Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmiku postaram się Wam wytłumaczyć, jak to jest z tymi połączeniami online, no na przykładzie tutaj Black Ops 3. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że gry tutaj na Black Ops 3 rozgrywają się na hoście i tak samo na serwerach dedykowanych. Każdy z Was pojęcie serwer dedykowany kojarzy no, z serwerem takim jak jest w Battlefield, że wchodzimy sobie tutaj tego Battleloga i wybieramy sobie na przykład o, ten serwer, ten serwer czy taki. Tutaj takiego wyboru nie ma, ponieważ Call of Duty daje sobie taką furtkę, ale myślę, że niedługo skończą z tymi takimi zabawami, ale dają sobie taką furtkę, że mogą wrzucić system dobierania graczy pod względem tutaj skilla, pod względem tutaj połączenia i dlatego te serwery dedykowane nie są w ogóle odkryte, żeby można było na przykład wybierać i wchodzić na taki serwer czy na taki serwer. Ponieważ oni jeszcze tam mają nadzieję tam kombinować tutaj z tą regionalizacją oraz z różnego rodzaju tutaj dobieraniem graczy pod względem tutaj skilla. No i takie właśnie serwery jakby były do wyboru, no to popsułyby tutaj właśnie szyki z tym wyborem. Ale pewnie mam, że coraz bardziej zmierzają w tą stronę, żeby było jak najwięcej tutaj serwerów dedykowanych, ponieważ przybywają tutaj gier, które wymagają serwerów. No tu macie przykład Destiny, która wymaga serwera. I jak już mają na przykład dwa takie produkty, które wymagają serwery, to powiem Wam, że te koszty się rozłożą między tymi dwoma produktami. No serwerów to oni nie kupują, bo to nie jest tak, każdy sobie myśli, a kupił serwer, kupi komputer za 6 tysięcy, postawi go tu i tu, odpali i będzie serwer. To nie, no, nie wygląda to tak w ten sposób, ponieważ to są kolosalne pieniądze postawienia serwera i to nie opłaca się serwera stawiać dla 30-40 różnego rodzaju na przykład gier czy tam produktów. Te serwery się wynajmuje. No największym takim tu potentatem pod względem tutaj serwerów, no to jest Skype, on ma bardzo szeroką tutaj sieć tych swoich serwerów i też po prostu świadczy usługi w wynajmowaniu tych serwerów. Dlatego w Battlefieldzie, w serii w ogóle ogólnie Battlefielda jest tych serwery są, ponieważ no, ta firma, która zajmuje się tutaj tym Battlefieldem, ma dużo gier, które wymagają tej obsługi tej strony sieciowej przez serwery. Tak samo jest no, jedną grę, która była taka, był hybrydowy tutaj system hostingu, to chyba było ten Garden Warfare, bo tam zauważyłem, też sprawdzałem, gra się rozgrywała raz na serwerach, raz rozgrywała się tutaj na hostach. No to też widziałem, że stosowali taki ten system tutaj hybrydowy. Teraz nasuwa się takie pytanie, na pewno gdzieś tam kiedyś padnie. No jeżeli jesteś pewien tutaj, że serwery dedykowane są na Call of Duty Black Ops 3, no to poda jakiś adres tam tego serwera, no to my go sprawdzimy. Powiem Wam tak, no co ja Wam, teraz tam podawanie Wam adresu to i tak Wam nic nie da teraz, ponieważ beta się skończyła, no to nie wiem co będziecie pingować, chcecie ten adres, no tak będziecie pingował ten adres, to nawet jak ten serwer był udostępniony tutaj Activision, no to i tak nic Wam nie zrobi ping, bo zostaniecie od razu na starcie wycięci, bo potraktuje Was to system obrony, potraktuje Was jako atak, no i tam nawet nie spingujecie. No jak chcecie pingować, to też musicie znać odpowiedni tutaj port, gdzie to trzeba pingować, bo to co Wam adres da? Adres to ogólnie Wam będziecie widzieć serwer, a ten adres i tak jest ukryty. Ten taki widoczny Was adres, co widzicie tego serwera, no to tak praktycznie to jest takie, jak to powiedzieć Wam, no taki, to jest duch, którego w rzeczywistości, za tym duchem stoi adres tego właśnie głównego tutaj serwera na odpowiednim porcie. No to jest takie zabezpieczenie przed tymi atakami, słynnymi jak atakami tutaj DDoS. Ja z czystym sumieniem tutaj mówię, że serwery dedykowane tutaj są w Call of Duty Black Ops 3. No nie musicie się ze mną zgadzać, no jeżeli ktoś tam ma pojęcie w ogóle o informatyce, administracji sieci, zabawie tutaj w ogóle ogólnie w sieci. Nie mówię na takiej zasadzie zabawy, że chodzenie po Google i tam instalowanie systemu Windows i tam ustawianie jakiegoś tam routera w sieci, no to nie na tym rzecz polega. Ale jak tam większość osób zagłębionych w temat, to wie po prostu o co tu chodzi właśnie w tych serwerach. Są też, powiem Wam, że takie routery ostatnio, znaczy routera w zasadzie w rękach nie miałem. Został mi udostępniony tego znajomego z pełen soft, na jakim działa ten router. Teraz takie stało się popularne te routery, które tam pomagają w tutaj w połączeniach. I powiem Wam, mogę Wam powiedzieć, na jakiej zasadzie działa ten router. On działa na zasadzie takim, że ustawiamy tutaj IP konsoli i on
chcecie zawężyć sobie regionalizację, na przykład grać tutaj obręb, na przykład jak ja jestem z Polski, obręb Polski czy tam Niemiec, no to przycinacie sobie łącze. On wam pokazuje takim kółeczkiem czy tam kwadracikiem zakres na przykład waszego połączenia, ale w rzeczywistości on przycina wam połączenie, czy nie ustawia wam na przykład połączenie. Macie na przykład 60, no to wam ustawi połączenie przykładowo 10 na tam 2 czy 3 mega i w tym sposobem automatycznie będzie was łączyło tutaj regionalnie blisko, na przykład okolice Polski. Tak działają właśnie te wszystkie routery. Są takie routery trochę droższych, tak, Cisco, ale to są ceny, zaczynają się od 9000 w górę. I tam spokojnie można ten router tak skonfigurować, że wybierzecie sobie na przykład, trzeba tylko odkryć po prostu adres serwera danego Call of Duty i powpisywać mu do bazy dane takie serwery i będzie was zawsze łączyło do serwerów, a inne po prostu cały ten hosting będzie wycinało. No to ale to kwestia wydania 9000 dla mnie po prostu jest tutaj głupotą, no ale te routery po prostu no zdają swoje ten, w przeciwieństwie do tych routerów tutaj za te z tym takim systemem. No wiem, że to pomaga. Powiem wam, że sprawdzałem w ogóle ten system, jak on tutaj działa. No i tam w 50% te adresy, takie IP, nie adresy IP, tylko takie położenie, regionalizacje, to tam pokrywa się w tym. Gorzej jest, jak jest na przykład gdzieś tam jest serwer tutaj ukryty, no to albo na przykład IP ma zagraniczne, no to też tam pokazuje różne głupoty ten po prostu router, ale powiem wam, że no jest na zwykłym routerze też możecie coś takiego sobie zrobić, no wystarczy ograniczyć połączenie na 4 mega na 4 i z rzeczywistości do Call of Duty, jak sami tam wejdziecie sobie tam w ustawienia, to 4 mega jest wystarczające, zresztą cała gra jest ustawiona chyba 400 na 400 chyba, upload i download, to w rzeczywistości taki internet wam wystarczy, możecie sobie ustawić tam 2 mega na przykład na 2 takiego połącze symetryczne i będzie was zawsze łączyło tutaj z bliskimi. Ja tak zrobiłem ostatnio, ustawiłem sobie 10 mega na 1 i cały czas tutaj wrzucało mnie tutaj w Polskę tutaj party. No i nie musiałem jakoś tam routera droższego kupować. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.